Dzień dobry, serdecznie witam Państwa w gościnnych progach fundacji, dokładnie, polskiej. Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Dzisiejszym naszym gościem jest Agnieszka Kosowicz, prezeska tej fundacji. Znalazła dla nas czas w ukropie i pracy, ale też i chyba pogody, która nas zaskoczyła, jest maj. Pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy od 2000 roku. Założycielka tej fundacji jest inicjatorką różnych działań na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce. Autorką, współautorką publikacji na temat uchodźców, migrantów i integracji. Prowadzi zajęcia, warsztaty na temat właśnie migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Trudno, żebyśmy właśnie tutaj się nie pojawili i nie porozmawiali z tobą o uchodźcach, migrantach, cudzoziemcach. Nazwaliśmy ten tytuł Niekończąca się opowieść. Ta rozmowa jest w cyklu mini wykłady duchowe. Współorganizatorem jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, instytucja edukacyjna Miasta Stołecznego Warszawy, więc najlepsze instytucje się dzisiaj spotykają dla sprawy oczywiście. Rozmawialiśmy w grudniu i namawialiśmy się na tę rozmowę. Byliśmy w lockdownie, zamknięci, wykluczeni, stygmatyzowani. Wszystkie te rzeczy, którymi ty się zajmujesz, czy wy się zajmujecie jako instytucja, okazuje się, że może dotknąć każdego. A to niespodziewany wstęp mi wyszedł. Ale tak sobie pomyślałem i jestem o tym przekonany, że ten temat i ten problem musiał być poruszony w cyklu prawie 50 rozmów i kierujemy ten cykl do nauczycieli, do uczniów, do rodziców i bardzo chciałbym jednak, żeby wybrzmiało nie banalnie, ale w taki poważny sposób, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy w podróży, a jeśli nie migrantami, jeśli nie uchodźcami, jeśli nie cudzoziemcami, to na pewno w jakimś ruchu, który nas czasami wyklucza, właśnie stygmatyzuje, który wybija nas ze strefy komfortu. Wystarczy po prostu odrobina empatii, wystarczy odrobina takiego postrzegania, czy takiej gotowości do przyglądania się rzeczywistości, nagle się okazuje, że ta rzeczywistość jest bliżej niż nam się wydaje. Czy to jest jakaś słuszna sugestia i dobry początek do rozmowy? Myślę, że to jest znakomity początek do długiej rozmowy, ale też no faktycznie odzwierciedla to, co mówisz, moje doświadczenia, dlatego że jakby właściwie myślę o tym dwutorowo teraz, kiedy o tym mówisz, że z jednej strony naprawdę my zawsze możemy spodziewać się, że wcześniej czy później po prostu nie będziemy większością. U nas w ogóle większość jest przereklamowana, nasze myślenie o większości jest jakieś moim zdaniem niezasadne. Że większość ma rację, tak? Że ma słuszność. Że w ogóle jest, że to jest istotne, żeby być większości. Że jest decyzja. Jak mówisz o duchości, nie wiem, i jakimś kontekście kościelnym, to też jesteśmy w katolickim kościele, ludzie są przyzwyczajeni, że stanowią jakąś dominantę. Tymczasem wcześniej czy później zawsze odnajdziemy się w sytuacji, w której jesteśmy w mniejszości. Tak. I myślę, że to daje ludziom nową perspektywę, kiedy sami tego doświadczą. I myślę, że to doświadczenie też tego lockdownu jest przydatne, nie? Tego sposobu myślenia, który wy prezentujecie. Wy, bo przecież jesteście ogromną instytucją, powiedz mi. Nie, w ogóle nie jesteśmy ogromną instytucją. No, ale ogromną w tym sensie, że jesteśmy, że jest więcej niż jedna osoba, czyli ty, chociaż ty jesteś demiurgiem. No tak. Tego przedsięwzięcia. No, fundacja w tej chwili rzeczywiście angażuje około 40 osób. Więc faktycznie jesteśmy dosyć dużym bytem, chociaż w różnym stopniu. Ale rozwijaliście się, prawda? Czym jest ta fundacja? Czym jest dla ciebie ta fundacja? No więc, czym ty jesteś dla fundacji? 20 lat temu, kiedy zaczęłam się zajmować tą tematyką, to po prostu uważałam, że absolutnie jest niezbędna tego rodzaju działalność, żeby włączać przybyszów, cudzoziemców, migrantów, uchodźców,
w naszą codzienność. I fundacja powstała w 2007 roku, więc już 14 lat pracujemy, właściwie po to, żeby ci przybysze, którzy do nas przyjeżdżają, mieli lepsze zrozumienie tej rzeczywistości, żeby wiedzieli, co to w ogóle jest za kraj, jakie tutaj są zwyczaje, czego się od nich oczekuje, jak się załatwia różne sprawy, jak funkcjonuje w ogóle, no nie wiem, system, społeczeństwo, urzędy, instytucje, szkoły. A z drugiej strony zależało nam, żeby uczyć Polaków i budzić w nich też taką ciekawość w stosunku do tych ludzi, którzy przyjeżdżają. I przez te 14 lat w gruncie rzeczy robimy to samo. To znaczy z jednej strony pracujemy z migrantami, z uchodźcami i mówimy im jak jest. Pomagamy im rozwiązywać ich problemy, doradzamy, informujemy, pomagamy zapisywać dzieci do szkół albo płacić podatki. Więc często to jest taka praca naprawdę na poziomie bardzo podstawowych, codziennych spraw. A z drugiej strony pracujemy z Polakami, począwszy od dzieci, więc tu lalki się nasze pojawiają. Chcę jedną, które, poproszę. O. Które są takim naszym narzędziem do pracy. Ponieważ od razu mówię, że nie ma lalki, która nie ma włosów. No nie ma lalki, która nie ma włosów, ale musimy zrobić. Tak? To prawda. Dlaczego? No bo się uczymy ciągle, no słuchaj, na czym życie polega. Chcę powiedzieć, chcę no, nie powiedzieć, tylko zapytać się, Agnieszku, jak mówisz o takich zadaniach, które są w fundacji, to jaki był początek? Znaczy, gdzie się zdarza ten odruch? No chyba, że to jest inna sytuacja, ale odruch taki, którym przystajesz, pauzujesz i mówisz, może bym się zajęła tym. Co się takiego zdarza u Agnieszki Kosowicz, że zajmuje się niełatwą tematyką? No to jest taka trochę opowieść o głupocie, szczerze mówiąc, czy o jakiejś, nie wiem, naiwności. Posłuchajmy, bo nauczyciele to lubią. Lubią naiwności. Trochę taki, nie wiem, można powiedzieć, rodzaj coming outu. Jaki człowiek jest naiwny albo był. No więc zaczęło się od tego, że ja w ogóle jestem dziennikarzem. To jest mój zawód, którego się nauczyłam i który wykonywałam przez kilka lat. I w toku tej mojej pracy dziennikarskiej pojechałam do Kosowa. No i to już przestaje być zabawne, ponieważ byłam w tym Kosowie. Ale na misję, jak rozumiem. Nie, pojechałam jako dziennikarz. Jako dziennikarka do tego Kosowa. Ale tam gdzie się dzieje konflikt. Dzień po tym, jak ustały bombardowania NATO. Więc to był taki moment, kiedy to był rzeczywiście zrujnowany kraj dzień po wojnie praktycznie, czy tam dwa dni po wojnie. I to było moje doświadczenie nawet właśnie nie obserwowania konfliktu, czy działań wojennych, ale po prostu grozy, czy spustoszenia, które jest po. I takiej, no nie wiem, ciszy po burzy. I to było takie doświadczenie dla mnie bardzo poruszające, więc mam ogromny szacunek do wszystkich reporterów wojennych. Nie wiem, jak oni przeżywają więcej niż jedną wojnę, bo ja przeżyłam tę jedną i to było dla mnie dość. W każdym razie tam się zetknęłam z ludźmi, którzy bardzo dużo stracili i obserwowałam, w jaki sposób reagowali na tę stratę, jak odbudowywali swoje życie, czy w ogóle przyglądali się zgliszczom, w których się odnaleźli. A ty miałeś po prostu być tylko obserwatorem. A ja pisałam z tego teksty. Jedząc jedno jajko dziennie, bo przecież nie było sklepów, wszystko było rozbite i nic nie działało. Nie wiem, tam po trzech dniach chyba pojawiła się pierwsza kawiarnia, a potem piekarnia w takiej kolejności. Ale to było dla mnie bardzo poruszające chyba doświadczenie z tego względu, że zdałam sobie sprawę, że ludzie są naprawdę zdolni do wszystkiego. I jakoś dotknęłam takiej prawdy, która była dla mnie oszałamiająca wtedy. Więc nie będę tutaj jakichś dramatycznych scen opowiadać, ale byłam ich świadkiem. I w rezultacie doszłam do wniosku, pierwszy mój odruch naiwności, że pisanie o tym wszystkim to jest w ogóle nieadekwatna reakcja człowieka. Że trzeba coś zrobić. I po prostu, że nie może tak być. I że jak to jest, że ja napiszę tekst, ktoś weźmie ten tekst, zawinie rybę i wyrzuci następnego dnia do kosza, prawda? No jakby to była wtedy moja taka perspektywa myślenia. I kolejny odruch naiwności. Ludzki odruch, bardzo humanistyczny. Tak, ale też w gruncie rzeczy, no właśnie taki trochę naiwny. Ale nie wystraszył cię? No bo wiesz, no bo
To jest tak trochę jak z pójściem do domu dziecka, prawda? Czy nie wiem, domu seniora, prawda? Czy tam, gdzie są psy, gdzie są psy? W przytulisku, prawda? I nagle masz taki odruch, że chciałabyś to wszystko przytulić, zmienić i tak dalej. No właśnie. Ale potem jest strach i dobrze, jak wkracza rozum. No właśnie. I się człowiek zastanawia, co jest racjonalne, co oprócz tego odruchu. Ale ten odruch jest szalenie, ale ten odruch jest pierwszy, prawda? Jest ten odruch jest pierwszy i myślę, że bardzo dużo ludzi ma taki odruch. I to obserwujemy to przecież w rzeczywistości. Są ludzie, którzy biorą psy z paluchów. Mówię, Agnieszko, dlatego o tym odruchu i trochę jestem tutaj taki delikatny, ale jednocześnie konsekwentny w tym, dlatego że zadaniem nauczyciela jest pierwsze wywołać pewien odruch, czyli poruszenie, prawda? Nie musi za tym iść konkretne działanie, ale nauczyciel stoi i opowiada. Więc dzisiaj, jak to opowiadasz, to ja nie wiem, czy ja nie stanę się tutaj wolontariuszem. A zapraszam cię. Ja w ogóle myślę, że też zadaniem nauczyciela jest nie tylko wzbudzić taki odruch, ale w ogóle dać uczniom przestrzeń do tego, żeby się sobie przyjrzeli. Myślę, że tego brakuje, nie wiem, moim dzieciom na przykład. Poznania siebie. Nie? Tak, jakiś siebie, taki siebie samych i siebie nawzajem. Nie? Bo my no tak, to już wchodzimy. Trochę filozoficznie. Znaczy filozoficzną i taką, to, czy jaka jest rola nauczyciela, czy poddawanie wiedzy, czy czymś więcej. Ja myślę, że warszawscy nauczyciele są kimś zupełnie więcej niż tylko tym, którzy w depozycie tę wiedzę przekazują, w depozycie, którą wiedzę posiadają, przekazują innym. Kropka. Kochana, no jesteś w tym Kosowie. Jestem w Kosowie, wracam później do Polski, stwierdzam, że pisanie to w ogóle jest czynność bałamutna i niepotrzebna, więc tutaj wycofuję już takie swoje opinie z tamtych czasów, nie podzielam już ich teraz. I postanowiłam poszukać sobie innej pracy, w której będę blisko ludzi i będę działać. I jakkolwiek to dzisiaj brzmi dla mnie komicznie, zdecydowałam, że będę pracować w Urzędzie Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Dzisiaj mi się to wydaje komiczne. Znalazłam ogłoszenie w gazecie, że szukali pracownika, który by zajmował się taką właśnie polityką informacyjną, bliską dziennikarstwu. No i dlaczego? Złożyłam swoją aplikację i przyjęli mnie do pracy, więc teraz dostrzegam, jak dużo bliżej ludzi jestem w swojej obecnej roli niż wtedy w ONZ-owskiej agendzie, ale wtedy miałam takie poczucie. Nie, po prostu to jest co innego. Nie mam złych uczuć zupełnie i bardzo doceniam rolę tej organizacji i w ogóle dużo się nauczyłam. Na przykład nauczyłam się, że nikt nie rozwiązuje światowych problemów w pojedynkę. To jest chyba moja główna lekcja z tego UNHCR-u. Zespołowość? Że potrzebna jest w ogóle wachlarz kompetencji i zasobów. I że nikt że nie ma zbyt tego poważny wachlarza problem. Samodzielnie. A czy jest to problem, bo tak przeskakujemy, ale za chwilę zapomnę o nim. Czy w ogóle ten problem uchodźców, migracji, cudzoziemców jest rozwiązywalny? Czy on w ogóle ma samo pytanie jakby może prowadzić w różnych kierunkach i też nie wiem, o co dokładnie pytasz, dlatego że problem uchodźstwa jest związany z ludzką naturą i z tym, co jedni ludzie robią drugim ludziom. Więc zakładając, że staniemy się wszyscy wspaniałomyślni i będziemy potrafili pokojowo rozwiązywać problemy, można założyć, że nie będzie uchodźców. No bo uchodźcy to są ci, którzy uciekają od przemocy, która ich dotyka ze strony innych ludzi. Bo są różne rodzaje też uchodźstwa. Zaraz o tym porozmawiamy. Mi chodzi o to, czy on jest rozwiązywalny na dwa sposoby. Takie może podam najbardziej, najprostsze. Że kiedyś skończy się problem po prostu. Albo my się tak znacjonalizujemy, narody, że nie będą wpuszczały i jakby będziemy wolni od tego problemu. Każdy z nich są pozornymi tezami, prawda? Takimi niebezpiecznymi też tezami, może nie pozornymi, ale niebezpiecznymi tezami, które chyba są bez pokrycia, ale one funkcjonują w społeczeństwie, prawda? Tak, sądzę, że funkcjonują i sądzę, że to nie jest problem, który się łatwo zakończy. Sięgając do historii, wtedy kiedy właśnie założono ten UNHCR pierwszy raz, tam w 1951 roku, czy jakoś tak, to zakładano, że agenda będzie funkcjonowała przez 3 lata. Później przedłużono mandat na 5 lat. Później jakby no,
agenda już funkcjonowała bez terminu. Czyli taka doraźność, prawda? Tak. Więc zakładano, ponieważ to wszystko było po II wojnie światowej, zakładano, że problem uchodźstwa to jest taki problem powojenny, związany z zmianą granic, co przecież też Polski dotyczyło, ale na przykład Węgier w wielkim stopniu. I sądzono wówczas, że taka tymczasowa, awaryjna akcja uporządkowania statusu prawnego tych ludzi, którzy nie mogą wrócić do swoich krajów lub po prostu miejsca, w których się znajdują, już nie należą do ich krajów, wymaga takiej interwencyjnej akcji. I że się po prostu skończy. Koniec, tak, że się zakończy. No, natomiast później okazało się, że taki problem bardzo podobny pojawia się na innych kontynentach, właśnie w innych kontekstach, nie zawsze z powodu wojen, czasem z powodu wewnętrznych konfliktów, czasem w ogóle z sytuacji dotyczących specyficznej sytuacji konkretnej osoby. Więc na przykład w moim własnym doświadczeniu spotkałam się kiedyś z taką osobą, która pochodziła ze Szwajcarii i dostała status uchodźcy we współczesnych relatywnie czasach, no jakby za czasów mojej pracy. Więc to obecnie nie jest tak, że wojna jest konieczna do tego, żeby ktoś potrzebował wsparcia czy jakiejś ochrony. Chociaż z reguły oczywiście uchodźcy są takim, nie wiem, efektem czy produktem konfliktów, wojen i jakichś działań zbrojnych. Ale nie zawsze. I w tej chwili, więc jakby reasumując, nie sądzę, żeby to się szybko skończyło, dlatego że nie wydaje mi się, nie obserwuję tego na świecie, żeby ludzie stawali się gatunkiem bardziej pokojowym. Wydaje mi się, że oczywiście nie mamy w Europie takiego doświadczenia jak II wojna światowa, czy chociażby te wojny na Bałkanach, ale patrząc globalnie, no po prostu trwają konflikty, życie nie jest słodkie i usłane różami, nie jest tak, że wszyscy mają dostęp do podstawowych dóbr, i po prostu są ludzie, którzy nie mogą żyć tam, gdzie mieszkają, jakby nie mogą bezpiecznie tam funkcjonować i będą próbowali wyjechać. No i jesteś te 20 lat temu, że jeszcze wrócę na chwilę, 20 lat temu jesteś w agendzie ONZ i kończy się ta misja, twoje działanie i wracasz do Polski, bo byłaś... Nie, pracowałam w Warszawie, agenda Polska. była w Polsce. Tak. Ze względu na jakieś strukturalne zmiany. Ale już nie wracasz do dziennikarstwa. Różne tak, wybory. Nie wracam do dziennikarstwa, aż się dziwię do tej pory. Teraz trochę wracam do pisania. Tak, ale co mam z tego wielką radość. Ale generalnie po prostu po tym doświadczeniu pracy w UNHCR byłam przekonana, że to jest praca potrzebna. I wtedy, kiedy zamknęłam tamten etap pracy, naprawdę otwierałam fundację z takim przekonaniem, że Polska niezbędnie potrzebuje mojej pracy tego rodzaju i że trzeba ludziom mówić o tym, kim są uchodźcy, że trzeba im mówić, kim są migranci, co tu robią, dlaczego przyjeżdżają i że to jest ważne. I to już było efektem, myślę, moich po prostu bezpośrednich kontaktów z tymi ludźmi. I wiedzy, którą zdobyłaś. I wiedzy. Więc rzecz jasna, nie miałam wtedy pojęcia o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, oprócz takiego enigmatycznego przekonania, właśnie trochę, myślę, no nie wiem, przesadnego, że jestem niezbędnym elementem rzeczywistości i że po prostu ta praca musi być wykonywana, ponieważ czyli Polska się zawali. Pochłonęła cię ta praca. No pochłonęła mnie ta praca i później było tylko gorzej, bo... No po prostu w miarę, gdy robisz coś dla ludzi, myślę, że też to jest twoje dowodowe doświadczenie i dostajesz zwrotną informację, że ta praca komuś pomaga, że jest potrzebna, że ludzie ją chłoną, że to jest coś, co jest dla kogoś ważne, no to po prostu brniesz w tą stronę i po tobie trochę tak jest. A no tyle pytań mi się przychodzi do głowy. I zastanawiałem się, no tak, ale jak nie wypowiem, to zapomnę. Chciałbym cię zapytać, zanim przedstawisz swoje definicje cudzoziemca, migranta, uchodźcy, bo dobrze to wypowiedzieć, czy przypomnieć sobie, to chciałbym, żebyś powiedziała o takim najtrudniejszym przypadku, najboleśniejszym przypadku, który być może jest jakimś pouczającą, być może bolesnym doświadczeniem, ale takim poruszającym, który też nie spowodował, że ty się wycofałaś, a wprost przeciwnie, to powodowało, że jeszcze bardziej chcesz, bo to jak w każdym zawodzie, w każdej pracy mamy takie doświadczenia. I najbardziej radosny moment, który masz, bo
Ta materia, którą się zajmujesz, ona się składa chyba ze skrajnych emocji, prawda? Tam nie ma, często nie ma środka, tylko są, tak domyślam się, być może też jakimś kieruje się stereotypem, że są dramatyczne i beznadziejne sytuacje. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że możemy nie pomóc komuś. No i to jest chyba najboleśniejszy moment. No i są takie, w których zaczynamy pomagać, i okazuje się, że możemy jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jeśli oczywiście na taką intymną rozmowę mogę cię, czy wyznanie mogę cię. Ale najpierw definicję, jeśli będzie nam łatwiej po prostu rozmawiać, bo myślę, że i nauczyciele, i dorośli nam się to wszystko miesza, plącze, a nawet jak wiemy, to usystematyzujmy to. Dobrze, a więc tak, mamy do czynienia z ludźmi. To jest pierwsza definicja. Czyli ze każdy, sobą, kto tu ze przychodzi, sobą. Z tym samym człowiekiem, który ma kości wewnątrz, mięśnie, ścięgna i tak dalej, mózg, marzenia, ambicje, plany, łzy, coś uśmiech, lubi, czegoś nie uśmiech, lubi, jest czasem dowcipny, a czasem w ogóle. Więc to jest pierwsza definicja, od której zaczynam, dlatego czyli że... Czyli nikt gorszy, to pierwsza rzecz, prawda? Nikt gorszy. Tak, no człowiek. W gorszej, trudniejszej być może sytuacji, ale nie gorszy. Nie? Tak, i tutaj bardzo często się spotykam z ludźmi, którzy są znużeni tą swoją definicją, której trzeba powiedzieć, i one są ważne, bo determinują to, do czego człowiek na przykład ma prawo, albo czy nie jest ubezpieczony. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest przypomnieć to, że to naprawdę są tacy sami ludzie jak my i z nas, każdego z nas, z ciebie i ze mnie i z każdego widza można bardzo łatwo zrobić osobę w takiej sytuacji. Naprawdę to jest, potrafi być 24 godziny. Więc jakieś nasze myślenie o odrębności od migrantów, uchodźców jest naiwne i po prostu nie myślimy o tym i to znaczy nie możemy o wszystkim myśleć, więc to nie jest zarzut. Tylko stwierdzenie faktu, że nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy blisko takiej sytuacji. I że to naprawdę są bracia i siostry, czy nasi ziomkowie, tak jak rozmawialiśmy dziś wcześniej, prawda? Że ludzie bliscy. To jest jedna rzecz, jaką bym chciała powiedzieć. Ja ale teraz lubię jeszcze raz, tacy sami jak my. To jest istotne, jak się mówi do uczniów. W niczym nie są inni. No ja się tak nie myślę. Nie? Nie myślę tak w ogóle. Ja właśnie myślę nawet wręcz przeciwnie. Że myślę, to są że inni, dlatego ciekawi. Myślę, że tak? Wszyscy jesteśmy inni. Inni. I że to, jak jesteśmy w samej klasie i ktoś się czuje wyobcowany, bo jest rudy, albo ktoś nie ma włosów, albo ktoś sepleni, albo ktoś jest dyslektykiem, albo ktoś ma tatę z Afryki i ma inny odcień skóry. Jakby to jest w porządku, jakby nie dostrzegamy tej naszej różnorodności i nie przyglądamy się jej jako po prostu stanowi rzeczy. I wtedy, jeżeli sami siebie, własnej naszej populacji nie widzimy jako zróżnicowanej, to wtedy ci, którzy przyjeżdżają, wydają nam się odrębnym zupełnie światem. Tymczasem to jest ekipa, która przyjeżdża i jest do nas tak samo podobna jak różna, jak my między sobą jesteśmy podobni i różni. Więc jakby rozumiem Jasne. Twoją intencję, tak. Ale taki jest mój punkt widzenia po prostu. Chciałem powiedzieć, że tak samo lepsi jak każdy. Tak jest, tak samo lepsi. I mają tyle samo dodania, co my wszyscy. Tak. To nie są biorcy, to też myślę, że jest ważne. Ale teraz o tych definicjach chciałeś. No więc tak. Zasadniczo mamy do czynienia z migrantami. Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, możemy mówić, że to są migranci, ponieważ wyjechali ze swojego kraju, przyjeżdżają do naszego. Czasem pojawiają się też w tym dyskursie takie koncepcje słowa imigranci i emigranci, które oznaczają osoby odpowiednio przyjeżdżające albo wyjeżdżające, więc nie wiem, Polak na przykład, który wyjeżdża z Warmii i jedzie pracować w Brukseli, z naszej perspektywy jest emigrantem, bo nas opuszcza, a z perspektywy tej Belgii czy Brukseli będzie imigrantem, bo tam przyjeżdża. Mówimy cały czas o tej samej osobie. I wśród tej populacji migrantów, czyli ludzi, którzy przemieszczają się do innego kraju z zamiarem życia tam, bo też nie są to turyści, nie chodzi o turystów, którzy jadą na chwilę gdzieś zaczerpnąć oddechu. Mamy podgrupę uchodźców i są to ludzie, którzy również się przemieszczają do innego kraju, ale z powodu doświadczeń, które mają w swoim kraju pierwotnym. I te doświadczenia muszą być związane z prześladowaniem, naruszeniem praw człowieka, czy po prostu zagrożeniem życia i zdrowia.
I jeżeli ktoś opuszcza swój kraj ze względu na właśnie takie zagrożenie życia i zdrowia, bezpieczeństwo czy podstawowy dostęp do podstawowych praw, może być uznany, czy jest już wyjeżdżając uchodźcą. I wszystkie kraje właściwie na świecie definiują sobie dwa osobne systemy prawne, w jaki sposób postępować z uchodźcami i w jaki sposób zachowywać się w stosunku do migrantów. Zasadniczo, jeśli chodzi o migrantów, tworzą państwa, nie wiem, reżimy na przykład wizowe, albo decydują, że obywateli takiego czy innego państwa wpuszczają bez wizy, na jaki czas, albo że na przykład zgadzają się na przyjazd zagranicznych studentów, albo jakie są zasady, jeżeli żenisz się z kimś, kto pochodzi z innego kraju, jak wtedy regulowany jest pobyt takiej osoby, tego zagranicznego małżonka. To jest wszystko polityka migracyjna państwa, która określa, w jaki sposób traktujemy ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z jakichś swoich dobrowolnie wybranych powodów. I osobny system prawny dotyczy uchodźców, czyli ludzi, którzy muszą ten swój kraj opuścić i robią to wbrew swojej woli, wbrew swojej jakby swobodnej decyzji. I dla takich osób przewidziany jest osobny system, którego podstawowym elementem jest zobowiązanie do przyjęcia tej osoby na granicy. Jakby rozumowanie powstania tych przepisów było takie, że jeżeli ktoś musi opuścić swój kraj i jest tam zagrożony, inne państwa, które dołączyły do tych międzynarodowej konwencji na ten temat, konwencji genewskiej, Polska też jest jej stroną, zobowiązują się, że taką osobę potrzebującą wpuszczą, a następnie rozważą, czy ta obawa jest zasadna, czy rzeczywiście tej osobie coś grozi, czy faktycznie potrzebuje ochrony i czy Polska tej ochrony tej osobie udziela. Więc o ile w przypadku migrantów mówimy o wizach i takich reżimach kształtowanych przez państwo, każde jak sobie zadolnie ustali, tak? Natomiast w przypadku właśnie tych uchodźców grupa państw europejskich przyjęła zobowiązanie, że takie osoby będzie chronić. I teraz to jest wszystko, powiedziałabym, teoretyczna baza do tego, co się obecnie dzieje na świecie. Bo rozumiem, że te definicje są płynne też. Definicje są zapisane, tylko nie przystają do potrzeb rzeczywistości. Więc tutaj obecnie nawet 50 lat, w 2001 roku chyba była taka wielka międzynarodowa inicjatywa, żeby zrewidować przepisy dotyczące uchodźców i rozmawiali ze sobą ministrowie, prezydenci, specjaliści, prawnicy, działacze. W różnych gremiach toczyły się takie dyskusje, czy można tę konwencję genewską o ochronie uchodźców poprawić. Czy można ją jakoś znowelizować, właśnie zmienić te definicje, dostosować ją do obecnych realiów, ale nie zrobiono tego. Jakby nikt nie przywołał lepszego pomysłu, czy jakiejś lepszej decyzji na inny konsensus, czy jakąś właśnie inną definicję. Nie ustalono niczego, co byłoby lepsze niż to, co jest. Niemniej, znów minął czas. No właśnie, to tak podejrzewam, że ty masz swoje definicje też. I rozeznanie, no bo jesteś praktykiem. Tak, ja po prostu muszę respektować te decyzje, które są zapisane w przepisach i te... Bo obowiązujecie prawo. No, rzecz jasna. Natomiast dla mnie to jest ważne to, co powiedziałam na początku, że tak, kiedy ktoś przychodzi, pewnie, że musimy wiedzieć, czy to jest uchodźca, czy to jest migrant, bo wtedy wiemy, do czego ma prawo, w jaki sposób będzie jego procedura legalizacji pobytu przebiegała, czy no, w jaki sposób możemy udzielić pomocy tej osobie. Natomiast zasadniczo my w fundacji bardzo staramy się właśnie wyłuskać ludzi z tej skorupy definicji i po prostu przyjrzeć się, z kim mamy do czynienia i kto to jest. I tak jak pytałaś wcześniej o takie pozytywne czy smutne, przygnębiające przykłady. Muszę no bo one pociągają, prawda? Tak, pociągają. No są takie sytuacje, kiedy po prostu nie wiesz, co masz zrobić. No przygnębiające, czy deprymujące, czy jakoś sprawia, że człowiek czuje się bezradny, kiedy sytuacja jakiejś osoby jest tak zagmatwana, że nie masz narzędzi po prostu, żeby pomóc tej osobie i nie wiesz, w jakim kierunku, gdzie, jak pokierować, co zrobić, żeby tej osobie rozprostować, rozplątać takie, nie wiem, życiowe zawiłości. I to jest oczywiście trudne. Przy czym... Znowu mam takie przemyślenie, że często jest tak, że ci ludzie są zasobem, że oni sami potrafią wybrnąć i czasami patrzysz na kogoś, kto jest naprawdę w takiej sytuacji, że po prostu stoisz oniemiały i masz ręce opuszczone, a ta osoba następnego dnia przychodzi, pogodna,
wymyśliła coś, jak to zrobić, jak to zorganizować i jak pokierować tą swoją sytuacją, żeby wyjść na prostą i robi to. Mm-hmm. I to jest oszałamiające. No wola życia jest... Tak, tak, ale też w ogóle inwencja i pomysłowość tak. Ogromna ilość dobrej woli w ludziach, mm-hmm. która sprawia, że leczą innych, że mm-hmm. faktycznie są... dają tym innym jakąś nową jakość życia, czy a te radośne, jakąś nową przestrzeń. A te radosne rzeczy? Słowem trochę podpytuję, co ci daje ta praca i te zajęcia? Co mi daje? Ja to uwielbiam. Uwielbiam takie sytuacje. Myślałem, że jestem jeden w Warszawie, to się okazuje, że nas jest dwoje. Nie, ja tu mam nawet w środowisku tym zaprzyjaźnionych różnych organizacji właśnie taką opinię takiej niepoprawnej optymistki. Mm-hmm. Ale co mi tam? W każdym razie no, lubię takie sytuacje, kiedy rzeczywiście widzę, że ludzie wychodzą z trudności. I to nawet, no teraz na przykład przychodzi mi do głowy taka pani, mm-hmm. która przyjechała z Białorusi z niepełnosprawną córką. I kiedy do nas przyjechała pierwszym razem, to przypominała Filifionkę z Muminków. To znaczy, to w ogóle to była taka szczupła kobieta, ale właśnie cała taką miała spiętą twarz. Mm-hmm. I była, no nie wiem, sparaliżowana tymi swoimi doświadczeniami, emocjami, trudnościami, problemami tej córki i własną niemożnością mm-hmm. rozwiązania różnych problemów. I rzeczywiście to jest trudne. No. Ona była samotną mamą dorosłej, niepełnosprawnej córki, którą musiała tutaj utrzymać, jednocześnie nie mogła pracować, bo nie mogła się zostawić samej w domu, jakby mm-hmm. sytuacja była patowa. Mm-hmm. I później stopniowo, jakby oczywiście no, tam staraliśmy się zrobić co mogliśmy, żeby pomóc jej rozwiązać różne formalności, ale też po prostu obserwuję, że to nasza praca w fundacji to naprawdę nie polega na fajerwerkach, tylko właściwie polega na takim podtrzymywaniu, delikatnym popychaniu kogoś, żeby mógł się sam podnieść. I to jest fantastyczne oglądać, jak to się dzieje po prostu. Cały ten proces, tak? Tak, i ta mama, która... Uczestniczycie tak, po prostu. I obserwujemy, jak człowiek się rozjaśnia. I jak całe jego napięcie schodzi. I widzisz, że po prostu rozkwita. I też ten człowiek w ogóle inaczej wygląda, inaczej się porusza. Zmienia się tempo jego kroków. Jest... No widzisz kogoś, kto jest... A co z twoim uśmiechem i z twoim życiem? Nie wiem, czy to nie za odważne pytanie, ale to... Z moim uśmiechem i z moim życiem? Tak. No mój Boże, ja też należę do ludzkości, tak samo jak wszyscy inni ludzie. Tak samo mam lepsze lepsza. I gorsze dni i coś mi się udaje, coś mi się nie udaje. Czasem jestem zmęczona, czasem nie mam ochoty gadać z ludźmi. No, i naprawdę jestem osobą ludzką, tak jak wszyscy. Ale rozumiem, nie miałaś takich momentów, że nie, i, bo materia jest naprawdę bardzo delikatna i bardzo trudna. Chociaż myślę, że bliska człowiekowi, no bo pomaga. Płacę jest jedną pierwsza, cenę no ważną. Właśnie. To znaczy, ja się nie zaprzyjaźniam. I to jest, myślę, że też moja decyzja. Nie zaprzyjaźniam się z podopiecznymi fundacji, bo za dużo mnie to kosztuje po prostu. I takie... Stawiam sama siebie w roli trochę takiego technokraty i fachowca, którego rolą jest właśnie sprawić, że ktoś ma te dokumenty, dostanie coś na czas, będzie miał napisane odwołanie. Staram się, co dlatego, nie wyklucza że... słowa czy emocji związane z lubieniem. Tak, nie, absolutnie nie. I myślę, że mam w ogóle bardzo życzliwe relacje z ludźmi generalnie. Ale nie zaprzyjaźniam się z tymi osobami, które pomagamy i unikam tego, bo to jest nie do zniesienia po prostu. Jakby bagaż tych emocji, które wiąże się z każdą osobą, w którą naprawdę pomoc się zaangażujesz emocjonalnie, no nie jesteś w stanie tego zrobić w skali, nie wiem, 6000 osób rocznie, tak jak my obsługujemy. To bardzo dużo. No. To też ważne informacje. A powiedz mi, to kolejne pytanie, które przyszło mi w trakcie rozmowy, na tym polega rozmowa, że przygotowujesz, po czym przychodzą ci zupełnie inne pytania. Każde właściwie państwo demokratyczne, cywilizowane, przygotowane na taki problem, jak te, o którym mówimy, no ma
agendę lub właśnie fundację lub forum, które zajmuje się tymi problemami, rozwiązywaniem tych problemów. Jak myślisz, czy my Polacy możemy być przykładem dla innych? Bo inny jest system skandynawski, jest inny amerykański, inny jest niemiecki, prawda? Wiem, że Polacy nie mają najlepszego na przykład opinii o Amerykanach i o Skandynawii. Zresztą film Gajewskiego ostatni pokazuje, jak bardzo nieczuła jest instytucja, która ma zajmować się integracją innych, prawda, wśród swoich Szwedów, bo zdaje się, że to akcja dzieje się w Szwecji. Więc jak to jest? Czy my jesteśmy przykładem dla innych? Czy ty bierzesz jakieś wzorce, uczysz się czegoś, czy my możemy być już dla kogoś przykładem? Wiesz, ja myślę, że to my w ogóle funkcjonujemy w niestabilnej rzeczywistości, takiej trochę oceanicznej, a nie lądowej. Więc ta materia migracyjna, tak, ona bardzo jest zmienna i niestabilna i w rezultacie... No ale nawet na większym oceanie jest platforma. Coś musi być tak, stałego. Ale nie, wydaje ci się. Stałego są ludzie tylko, którzy pomagają, pewnie ci, którzy potrzebują pomocy, to jest stałe. Są ci, którzy potrzebują pomocy, to jest stałe. Myślę, że nawet ci, którzy świadczą tę pomoc, też się zmieniają. Też obserwując i swoją organizację, i inne organizacje, widzę, że też to też jest jakiś proces falowania. Jedni mają więcej pieniędzy, drudzy mają mniej, później jest odwrotnie. Ci mają taki projekt, ci mają inny projekt. Ktoś tam dołączy do zespołu i organizacja rozkwita, ktoś odchodzi. No, to też wszystko są procesy zmian. Ale myślałam bardziej w skali takiej makro, to znaczy właśnie tych doświadczeń międzykrajowych. Moim zdaniem wszystkie te kraje gdzieś są na tej wodzie i każdy adresuje te problemy tak, jak potrafi. I uczenie się od każdego jest wartościowe. I z całą pewnością i od Szwedów też byśmy znaleźli różne rzeczy wartościowe i zresztą myśmy znaleźli. Mieliśmy takie, jako fundacja organizowaliśmy też zresztą dla nauczycieli wyjazdy studyjne do Szwecji, żeby zobaczyć, jak działa szwedzka szkoła. I mówisz o nieczułości. W tym samym kraju jednocześnie znaleźliśmy przykłady pięknej integracji i niesamowitych działań szkół, które mają rzeczywiście realizowaną politykę włączania i takiego witania z radością różnorodności. I to było bardzo dla nas interesujące, jak to wygląda. A propos w ogóle Szwecji, że wejdę w zdanie, jednak nas Polaków straszy się tym systemem, że napływ emigrantów spowodował, że emigranci stworzyli getta i Szwedzi sobie nie radzą z tym. To prawda, ale też wiem o tym, oczywiście, i też jestem tego świadoma. Natomiast niech ktoś potrafi nam powiedzieć jakąś jednozdaniową prawdę o Polsce. Potrafisz powiedzieć, jaka Polska jest? Prowadzę czasem takie zajęcia dla różnych grup o tym, jaka jest polska kultura. Naprawdę to czasami jest jedyne, na co możemy się zgodzić, to żyjemy pierogi i bigos. A cała reszta na temat wartości... Od języka? Nie od języka. Nie, no może nawet język. Nie, bo mamy, nie wiem, regionalizmy, język kaszubski i znalezienie jakiegoś jednej prawdy o jakimś kraju. Tak. Zawsze coś przekłamuje, bo znowu każdy kraj składa się z wielu środowisk. Tak samo jak Polska się składa z wielu środowisk, tak samo Szwecja się składa z wielu środowisk. I w każdym kraju ale co jest dominantą, coś... prawda? Bo tu jest coś takiego, że... No dobra, ale nawet jak, nie wiem, teraz w Polsce masz dominantą, co jest dominantą? 51%, 49%, co jest dominantą? Jak mówimy o 38 milionach ludzi i z czego 1/3 na przykład coś tam uważa, no to jest 10 milionów ludzi. To nie jest mała liczba. Wyjdzie ze mnie nauczycielski sztab. Otóż dominantą będzie zawsze progres. Jeśli zaczynasz 20 lat temu i tych imigrantów jest mniej, a teraz jest więcej, no to skala problemu się zwiększa, prawda? Ale też rozumiesz, że skala pomocy się proporcjonalnie też zwiększa symetrycznie do potrzeb. Różne rzeczy się zmieniają, więc tak, zwiększa się skala, to na pewno jest jakaś obiektywna prawda, która dotyczy wielu krajów, że jest więcej po prostu osób zróżnicowanych, imigrantów i uchodźców i po prostu ludzi wszelkiej maści, studentów Erasmusa, prawda? I to jest fakt jakby bezsporny, również polski dotyczący. I jednocześnie zwiększa się też ta liczba pomocy, ale też w ogóle zmienia się środowisko, bo tak jak za
zaczynałam na przykład pracować, czyli jakby realia, w których my funkcjonujemy, się zmieniają. Okoliczności. I to dotyczy też tych wszystkich państw. Więc można bez trudu wykazać, że każde państwo europejskie, nie wiem, zachodniej Europy poniosło sromotną klęskę i w ogóle sobie nie radzi z migrantami. Jednocześnie można wskazać imponujące przykłady tego, co się udaje i w jaki sposób ci migranci są włączani w te społeczności. I to można naprawdę zrobić w każdym przypadku, również w Polsce. Można opowiadać, jakby zależy, jaką się przyjmie optyka i na czym, jakby jaki jest twój ogląd, na ile masz gotowość na to, żeby wyjść poza jeden przekaz. A gdybyś chciała poruszyć uczniów i zamieniła się na chwilę na nauczycielkę, to czy taki pomysł na lekcje, a wiem, zaraz o tym porozmawiamy, wiem, że macie bardzo dużo projektów edukacyjnych, czy kilka, myślę, że dużo, w których moglibyśmy poruszyć takiego młodego człowieka, czy to dzieciaka, czy w szkole podstawowej, czy w szkole ponadpodstawowej, no to od czego byś, Agnieszko, zaczęła? Czy niesłuszne jest, ja przynajmniej prowadzę takie zajęcia, że mówię o pamięci, to znaczy, że nasi rodzice byli często migrantami, no, wjeżdżali za chlebem z Saksy do Niemiec i tam przecież mieszkali, to były Stany, to była Francja, to była Austria. Mało, my otrzymywaliśmy ogromną pomoc przecież też od tych państw europejskich, od tego Zachodu. I oni są zaskoczeni, w ogóle nie wiedzą o tym, że my spłacamy trochę długu wdzięczności. A druga konstatacja, która przychodzi mi na myśl w rozmowie z tobą, to jest ta historia z Białorusią. Nie wiem, nie rozmawialiśmy chyba o tym telefonicznie ani mailowo, ale zrobiłem taki eksperyment na początku września. Zapytałem się, ponieważ zaproszony też do warsztatu, czy ktoś z państwa poprowadził, do nauczycieli, czy z państwa poprowadził lekcję w Białorusi. I prosiłem o szczerą odpowiedź, to było 200-300 osób. I wyobraź sobie, że nikt. To znaczy, że gdzieś jakąś taką czułość w sobie zgubiliśmy, a to byłaby najprostsza rzecz. Poprowadzić zajęcie lekcji, nawet kosztem tego programu, który jest, bo to jest ważny temat i taki najbliższy, najbardziej zrozumiały, bo ten napływ Białorusinów, konflikt, to, że je graniczymy, jest tak intrygujący i tak pouczający, że rzeczywiście można byłoby stworzyć pole, na którym można byłoby budować i bazować do innych projektów. Znowu się rozgadałem, przepraszam, ale tak mnie inspirujesz do jakichś takich, do dzielenia się opiniami, że z jednej strony jest taki optymizm, który ty reprezentujesz, ale czy odrobinę smutku nie powinniśmy dodać do tej sytuacji. To prawda jest, nie wiem, czy się też zgadzasz, że więcej jest zawsze ludzi potrzebujących, a może nie właśnie. Słyszałem takie zdanie, które mnie przekonywało do pewnego momentu, że więcej jest ludzi potrzebujących niż tych, którzy mogą pomóc, ale to absurdalnie brzmi. Czy gotowość może ludzi do pomocy jest mniejsza niż tych, którzy oczekują tej pomocy? Ja myślę, że jest w sam raz, że jest po prostu tyle. Ile trzeba? Że wystarczy, że jest tej dobrej woli tyle, żeby zaspokoić to potrzeby, na czym polega jak się ją uruchomi. Polaków. Musimy się pochwalić? Poczekaj, bo tyle powiedziałeś. No właśnie, przepraszam. Ja, czy my się Polacy, ale dobrze, że to mówisz, bo to bałam się, żeby nam że nam umknie, bo wcześniej mówiłam o tym, ile, że możemy się uczyć, że każdy ma coś do dania i że czerpanie z tych doświadczeń jest ważne. A właśnie, przejmowałam tuż przed COVID-em, więc to musiało być tak z półtora roku temu, wizytę studyjną japońskich socjologów, którzy przyjechali do Polski uczyć się i obserwować, w jaki cudowny sposób Polska przyjmuje migranckie dzieci do szkół. I organizowałam im wizytę w dwóch polskich szkołach, jedną w Warszawie, jedną pod Warszawą. I oni byli oszołomieni, dlatego że wyobraź sobie, w Japonii nie ma powszechnego obowiązku edukacji dla wszystkich. Jest obowiązek edukacji dla japońskich dzieci. Natomiast jeżeli jesteś imigrantem, to twoja sprawa, czy cię twoje dziecko uczy, czy nie. To odważne. Więc ze względu, inne zupełnie. Tak. Więc ze względu na to, że Japonia jest społeczeństwem starzejącym się i powoli się otwiera, powoli i niechętnie, na napływ cudzoziemskich pracowników, których nawet w ten sposób nie nazywa. Nie mają wyjścia.
ale przyglądają się temu, jak to się w ogóle dzieje na świecie. Więc jesteśmy modelem dla kogoś. Pomijając Japończyków, jesteśmy też modelami dla różnych innych państw. Również tych, które od wielu lat przyjmują cudzoziemców, bo to, że ktoś coś długo robi, wcale nie znaczy, że to robi dobrze, albo że już wszystko wie na ten temat. I również, nie wiem, my tutaj w Polsce wymyślamy różne rozwiązania i jakieś, nie wiem, projekty, przedsięwzięcia, metody pracy, czy podejścia do tej tematyki migracyjnej, która jest interesująca dla krajów zachodnich. I oni się też od nas uczą. Czyli ten tak zwany model polski. To może, może nawet powiedzieć, ładnie brzmi. No, więc to jest taki wątek o smutnych rzeczach. Nie wiedziałam, jak to powiedzieć, żeby było elegancko, ale teraz jak dajesz przestrzeń na jakąś niepozytywną, czy nie wiem, nie optymistyczną refleksję, to odwołam się do tego, co powiedziałeś przed chwilą, jakiś czas temu, że warszawscy nauczyciele to jest wyjątkowa, empatyczna i cudowna grupa, więc przykro mi, ale to bym chciała też rozbić taki stereotyp, to jest bardzo zróżnicowana grupa. I przynajmniej nauczyciele, z którymi my mamy do czynienia, albo inaczej, z którymi dzieci, z którymi pracujemy, mają do czynienia, są bardzo różnymi ludźmi, o bardzo różnych przekonaniach i poglądach i podejściu do migrantów. I owszem, stykamy się z wieloma bardzo nauczycielami, czy szkołami, czy nawet systemami całymi szkolnymi, które widzą te dzieci migranckie i starają się w jakiś sposób odpowiedzieć na te ich specyficzne potrzeby, ale jesteśmy świadomi i mamy też kontakty z takimi szkołami, środowiskami, pojedynczymi nauczycielami, którzy po prostu tych dzieci nie chcą i uważają, że to jest dopust Boży i kara, że takie dziecko się pojawia w ich klasie, w ich szkole i rozwiązanie, które oni podejmują jako jedyne, na jakie ich stać, to posadzić to dziecko w ostatniej ławce, żeby było cicho i żeby nie przeszkadzało, nie zasłaniało widoku polskim dzieciom. I o tym też trzeba mówić. I wtedy, kiedy mówimy o tym różnych strategiach włączania, czy właśnie postrzeganiu tych dzieci, czy o definicjach, często tak jest, że jedyne, czego temu dziecku brakuje, czy jest potrzebne, to jest po prostu taka uważność, że on tam jest i jak wygląda jego sytuacja. Często jest w ogóle praca nauczyciela, ja mam mamę nauczycielkę, więc, że tak powiem, mam dużo empatii dla tej grupy zawodowej. I też po prostu mam zrozumienie dla takich uwarunkowań pracy. Natomiast bardzo to się zdarza często, że nauczyciele umotani w te różne zobowiązania, jakieś, nie wiem, swoje raporty, programy, elektryczne, dzienniki, tak. I już to nie wszystko. Nie chcą brać nic więcej. Nie mają więcej. Tak, nie czują, że mają na to przestrzeń, albo też nie czują, że to jest ich rola, albo nie czują, że mają kompetencje, albo mają myśli, które skłaniają ich do niedziałania. No ale po to jest ta dzisiejsza rozmowa, żebyśmy trochę powiedzieli więcej, trochę zachęcili, trochę odczarowali tę rzeczywistość, a trochę powiedzieli, że jest też boleśnie i trudno. Tak, myślę, że to, co jest, to czy my czasami na przykład, jak robimy szkolenia dla nauczycieli, staramy się im mówić, to jest trochę zdjąć ciężar narzuconych przez nich samych sobie oczekiwań, ponieważ bardzo często nauczyciele, którzy pracują z cudzoziemskim dzieckiem, mają przekonanie, że ich zadaniem jest sprawić, że to dziecko opanuje program. Stanie się, tak, i stanie tak. się takim samym dzieckiem. Stanie się po prostu standardowym. A to jest po prostu niemożliwe. A ono nie jest. Tak, oczywiście. Więc też takie jakieś przeniesienie punktu ciężkości w samoocenie nauczycieli, moim zdaniem, jest bardzo ważne, żeby oni sobie odpuścili to, że muszą koniecznie to dziecko nauczyć całej tabliczki mnożenia. Muszą nauczyć je, żeby to jest kolej, odczuło życzliwość. To jest znowu rozmowa, jaka jest rola nauczyciela. No ja tak, ostatnio jednak się upieram. Nie, nawet mogę to nazwać, że ostatnio upieram się, że jednak nie jesteśmy tylko po to, żeby ten uczeń zdał maturę czy skończył 8 klasę, tylko żeby był szczęśliwy. Jedno drugiego nie wykluczę, ale nieprawdopodobna jest ta perspektywa. Bycie szczęśliwym to jest szalenie ważne. A bycie szczęśliwym realizuje się też na polu gotowości do pomocy i przyjmowania pomocy. No, w przyszłym tygodniu będę nagrywał z Dorotą Landowską, która też prowadzi wspaniałą fundację, i z panią Ewą Wojtyło-Osiatyńską.
na temat pomocy, jak pomagać, żeby nie zaszkodzić. Można pomagać i szkodzić, to można tak pomagać, czy można zaszkodzić, bo rozumiem, że wasza pomoc polega na takim przysłowiowym i symbolicznym, a może wprost, bezpośredniej pomocy, czyli dawania wędki, czy dajecie rybę, czy dajecie i to, i to. Różnie bywa, ale myślę, że to jest bardzo ważne, o czym mówisz, to znaczy taka uważność na to, co jest po prostu potrzebne. Bo jak masz kogoś, kto pada z głodu i naprawdę wytrzyma jeszcze tylko 3 godziny, to ta wędka nie jest zdolna z niej skorzystać. Więc po prostu myślę, że prowadzenie takiej fundacji, czy praca w ogóle z ludźmi polega na tym, żeby umieć odróżnić, na co kogo stać i co komu rzeczywiście jest potrzebne. Często są takie pokusy i to też jakby jest jakaś trudność, myślę, naszej pracy, żeby cały czas zabiegać o to, żeby mieć taką autorefleksję i nie dać się ponieść swoim własnym przekonaniom, tylko trzymać się tej rzeczywistości i przyglądać się jej, jaka ona jest. Ale to jest faktycznie pokusa, że wydaje ci się, że jak już przyjdzie do ciebie 10 czeczeńskich kobiet, to jak przyjdzie 11, to ty już wiesz, jak ją uszczęśliwić. Tymczasem ta 11 może być kimś zupełnie innym. I taka jakaś gotowość na czy ja wiem, pokora, czy właśnie gotowość na takie nieustanne oglądanie tego, z kim masz do czynienia, to jest trudne. Bo też człowiek, no nie wiem, w takiej codziennej pracy chciałby sobie przyspieszyć, ułatwić i sprawić, że po prostu ciach, załatwiasz sprawę. Tak. Ale to z reguły jest właśnie kontrproduktywne, bo niezbędna w tej pracy jest taka uważność na to, z kim masz do czynienia i właśnie czego ta osoba rzeczywiście potrzebuje. Bywa tak, że ta osoba nie wie, czego potrzebuje. I to nawet na najbardziej fundamentalnym poziomie mogę powiedzieć. U nas taką, nie wiem, mam pierwszą linię frontu telefonicznego, prowadzą ją dwie bardzo fajne, kompetentne dziewczyny, które odbierają telefony od tych osób potrzebujących i często ich zasadniczym zadaniem jest usłyszeć dobrze, o co tej osobie chodzi i jaki ona ma problem. I często zdarza się, w ogóle rutynowo, że ktoś do nas dzwoni i mówi, że potrzebuje prawnika. Tymczasem, gdy się poświęci tam, nie wiem, 2, 3, 4, 5, 10, czasami pół godziny, minut, to się okazuje, że to właściwie nie potrzebują prawnika, tylko potrzebują kogoś tam, kogoś innego. Tak. Albo innego specjalisty. Albo innego specjalisty. Czy my możemy odrobinę porozmawiać, bo na to się umawialiśmy, o języku wykluczającym, związanym właśnie z tematem uchodźców? Nie wiem, czy pamiętasz, że mówiłem, że teraz największą belgą w szkole, kiedy uczeń mówi do ucznia, jesteś uchodźcem, prawda? Kiedyś było, że jesteś gejem, a teraz uchodźca. Czy my możemy to jakoś odczarować i skąd ten rodzaj agresji takiej językowej w sytuacji, w której najczęściej ci uczniowie w ogóle nie spotkali tego problemu albo takiej osoby? I czy my możemy, nauczyciele, jak powinniśmy reagować, jak rodzice powinni reagować? I czy macie takie programy, które uczą pewnej asymilacji? Macie, bo nawet sobie poczytałem o tym, jak uczyć. Uczyć i jak się nauczyć być z kimś, kto jest trochę inny od nas. Jak to mądrze odpowiedzieć na twoje pytanie? Teraz takie mam zwane. Pracujemy rzeczywiście z dziećmi i z młodzieżą. Czy to jest systemowe, czy to nie jest, czy to nie jest okazjonalne? Właśnie tego się boję zawsze w szkole, jak wiesz, że po prostu jest dzień uchodźcy, czy tydzień uchodźcy, no i wtedy się organizujemy, prawda, i tak dalej. Czy no marzeniem pewnie twoim jest w szkołach, żeby mówić o tym? Zawsze możemy rozmawiać, no, na wiele problemów w szkole możemy rozmawiać. Odpowiedzialność nauczyciela jest ogromna, ale i możliwości są ogromne. My mamy ucznia przez 45 minut, 2-3 lekcje, 4 mamy. Więc naprawdę możemy i nauczyciel chemii, i WF-u, i biologii, i wychowawczej, może naprawdę poruszyć mnóstwo pomocy, mnóstwo tematów, także dotyczącej pomocy uchodźców. A dlaczego by nie? I ich pierwsza rzecz to zwrócę uwagę, że ten język stygmatyzujący jest on jest też w debacie publicznej, jak pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, i najprawdopodobniej przenosi się na język szkolny, który jest językiem
knajacki. Wydaje mi się, że po prostu język, jakiego używamy, odzwierciedla nasze myśli i to, jak postrzegamy rzeczywistość. Może nasze lęki. Albo nasze lęki. No, kompleksy też. Albo po prostu jak papugi powtarzamy to, co słyszymy. Więc w przypadku małych dzieci my się stykamy z rasistowskimi, ksenofobicznymi wypowiedziami, które recytują nam 5-6-latki. I często jest tak, które no ewidentnie są po prostu powtórką jakiejś narracji, którą słyszą w domu albo w telewizji. Natomiast ta nasza praca nie skupia się nawet na używaniu języka, tylko skupia się na tym, żeby sprawić, że to rozumowanie czy myślenie na temat tych osób innych się zmieni. Powiedziałeś też wcześniej, że twoim takim narzędziem do pracy z właśnie z takim budzeniem świadomości czy jakąś zmianą myślenia jest takie powołanie się na historię, czy nasze wcześniejsze doświadczenia Polaków jako migrantów, czy Polaków jako uchodźców i o tym, że my żeśmy tam czerpani z pomocy. Korzystamy z takiego narzędzia, ale też bardzo często korzystamy po prostu ze spotkania i wydaje nam się, że to spotkanie autentycznej osoby, migranta, który przychodzi i opowiada o sobie i da się dotknąć, tak. To jest moim zdaniem najbardziej poruszające dla dzieci doświadczenie. Czasem mamy namiastki, jak te lalki, prawda, więc korzystamy z takiego narzędzia w postaci zestawu lalek reprezentujących różne kultury. Te lalki korespondują z takim pakietem edukacyjnym, który jest oparty o takie właśnie opowieści, piątki dzieci z różnych krajów, które reprezentują jakieś, nie wiem, powiedzmy, archetypiczne sytuacje. Rasowe te historie. Natomiast i to już jest ciekawe. I to dla tych dzieci spotkanie z takimi lalkami, czy z jakąś nawet wymyśloną, bajkową opowieścią o konkretnej postaci już pozwala przyjąć perspektywę tej osoby, czy wzbudza w tych dzieciach jakieś emocje. A przy okazji, czy po 20 latach masz takie wrażenie, że ta ciekawość... No bo myśmy zaczęli też podróżować, czyli poznawać te przestrzenie. Czy ta ciekawość jest większa? Nie. Czy my jesteśmy... Nie mam takiego przekonania. Czasami mam wrażenie, że jest odwrotnie. To znaczy, że my mimo tego, że sami wyjeżdżamy... To paradoksalne. Bardzo mamy... To znaczy, odnoszę wrażenie, że wiele osób traktuje to swoje doświadczenie turystyczne, czy podróżnicze, czy jakieś tam w sposób bardzo instrumentalny uważa trochę tych wszystkich ludzi, których tam spotyka, jako takie kukły, czy nie wiem, rodzaj aktorów w przedstawieniu, na którym oni są gościem. I to nie budzi chęci relacji, czy jakiegoś, nie wiem, takiego równoprawnego... Ale to związane z Polakami, czy to jest prawidłowość taka antropologiczna? Nie wiem, obserwuję to... Tak, mówię o Polakach. Czyli rzeczywiście my jesteśmy takimi głównymi aktorami w spektaklu, w którym oni uczestniczą, tak? Czyli... Tak, to znaczy po prostu nie traktujemy tych ludzi jako partnerów do rozmowy, tylko oni są tłem na selfie. Znaczy, no może to trochę brutalnie brzmi, ale tak, obserwuję takie postawy właśnie w młodych ludziach, z którymi my pracujemy. To dziwne. Że często jest tak, że oni... po prostu nie wchodzą w takie relacje. Nie wiem, jedziesz do Turcji z rodzicami na wakacje i tam, nie wiem, ciemniejsza skóry, kelner ci tam poda drinki czy tam coś innego, ale to nie jest twój rozmówca. To nie jest ktoś, z kim czyli się zaprzyjaźnisz. Czyli egzotykasz tylko. Trochę. No. Zabawa. Oczywiście są wyjątki. I też jest tak, że są ludzie, którzy poszukują głębi, poszukują spotkania. Zobacz, Erasmusa, prawda? Tych wszystkich wymiany wydawało się, że po 30 latach no, mentalność powinna się zmieniać. Mamy dużo do przepracowania. Myślę, że tak. Myślę, że mamy dużo do przepracowania. U nas fatalną robotę robi cały ten mit Polski jako mesjasza narodów i jakiejś naszej takiej wyjątkowości. Nie chciałem w to wchodzić. Także megalomania Polaków jest ogromna i pewnie tutaj zbierzemy krytykę, ale trudno. Wczoraj usłuchałam, w mojej podwarszawskiej miejscowości mieliśmy wczoraj spotkanie online z Zanussim. On powiedział coś, co też mnie poruszyło. Rozmowa się toczyła człowiek o korzeniach. Człowiek wiecznej podróży. Tak. Wiecznie spotykałem na lotniska. Tak wynikało też z tego, co mówił.
ale powiedział, że z korzeniami to jest tak, że po prostu nie możesz ich zanegować. Mhm. Jakieś masz, może ci się to nie podobać, możesz chcieć nad nimi pracować, możesz mieć jakieś dziedzictwo, z którego chcesz się wyzwolić, ci się nie podoba i jakoś po prostu wydaje ci się, że jest krzywdzące. I to jest wszystko okej, ale nie możesz stwierdzić, że nie masz tego. Mhm. I wydaje mi się, że w tej naszej całej pracy dotyczącej migrantów to jest bardzo ważny wątek, jak my się sami postrzegamy, co my o sobie myślimy, co nam zagraża i dlaczego my uważamy, że to nam zagraża. I są też jakieś takie, nie wiem, osadzenie się w tych swoich korzeniach w dobrym sensie. To znaczy po prostu przyjęcie tego, kim my jesteśmy, bez kompleksów, ale też bez tej megalomanii. Jakiejś takiej szczerości. Dobrze by nam zrobiło. Ja użyłem takiego sformułowania z biskupem Jareckim, że po 89 po prostu się umościliśmy i tak usiedliśmy na tych grządkach i tak piejemy jak koguty. Przeszczęśliwi. No tak, ale to nie jest twórcze, tak, to jakby nigdzie nas nie prowadzi. No właśnie, bo najbardziej twórcza jest jednak pomoc, kreatywność, nie? Taki niepokój, że no i zdolność podzielenia się, znaczy, że doszliśmy do tego momentu, bo na czym polega sukces? Sukces ma to do siebie, że wpatrywanie się nieustannie tylko w osiągnięcia jest nudne, a więc rodzi się pewna kreatywność, chęć podzielenia się. I Polaków stać, po prostu nas stać na to, żebyśmy się podzielili. Ja, jak rozmawiam o imigrantach czy uchodźcach, to słyszę często, no ale co pan pomaga? I tu jest zaskoczenie, bo rzeczywiście tam, gdzie mogę, ja mam jakieś mieszkanie, więc jak tylko mogę, to zostawiam i teraz Białorusinom, ale i wcześniej. I oni są zaskoczeni, jak to pan oddaje swoje mieszkanie. No i stoi, to można pomóc na różne sposoby. I myślę, że no oczywiście nie słyszymy te opowieści. Pamiętasz, kilka lat temu mówiło się dużo więcej o uchodźcach, bo ta wojna w Syrii robiła ogromne wrażenie. No i co zrobić? Polacy tak bardzo chcieli Caritas, prawda? Pewnie wasze forum też uczestniczyło w tej pomocy takiej doraźnej i szybkiej, co można było pomóc. Ja byłem przerażony, kiedy uczniowie mówili, absolutnie trzeba zamknąć granice i nic nie zrobić. I pomyślałem, przecież mamy tyle możliwości, taka grupa ludzi nie może nam zagrażać. Oni są w ogromnej potrzebie i w problemie, który my możemy im rozwiązać, i nas stać na to, żeby i dać sobie bezpieczeństwo, i im dać poczucie bezpieczeństwa. Jak myślisz, czy to naiwny sposób myślenia? Bo ja myślę, że to po prostu jest prawda, że nas na to stać, znaczy, wiesz, różne rzeczy są możliwe. Wiesz, o jakim case mówię? Że jak raz wpuścimy, to staniemy się tymi, których puścimy. To jest jakiś absurdalny, ale no to jest nieprawdopodobny sposób myślenia. Oczywiście, jakby w skali doświadczamy tego, że 40 milionów ludzi boi się stu osób. Ale no właśnie to świadczy moim zdaniem o jakiejś niepewności. I właśnie tego, że nam meczety. Tak, ale też no, czemu ma ci przeszkadzać meczet? Jakby nie musisz do niego chodzić. A budzi to lęk w ludziach. Prawda? Więc no ale wiesz, informacja w mediach jest we Francji, co 15 minut jest zburzona świątynia chrześcijańska, co jest, wydaje mi się, nieprawdopodobne, bo i tylu świątyń nie ma, i nie wiem, kto miałby burzyć te świątynie. I myślę, znając Francuzów, to jednak nie pozwoliliby sobie na taki sposób, bo tam jest mocny rozdział państwa od kościoła, ale jednak Francuzi mają dużą wrażliwość na tożsamość, więc nie pozwoliliby na taką rzecz. Ale zobacz, to funkcjonuje normalnie w mediach i te stereotypy powielamy. Ja powtarzam, bo może to cię, pewnie macie badania i macie programy, w których uczestniczycie, ale powtarzam ci historie, które słyszę w klasach i od uczniów. I nie, że jestem tym wystraszony czy przerażony, powinniśmy być gotowi na wszystko, ale powtarzam to, rzeczywiście będzie bardzo trudno złamać tę mentalność. Ja nie wiem, czy jest taka nasza rola, powinniśmy próbować, ale uczyć w ogóle inności jest o tyleż ryzykowne, o tyle interesujące. No bo wszystko, co znamy, jest oczywiste, jest często nudne, a inne jest ciekawe, no nie? Tak, ale też moim zdaniem to właśnie... I język, i kolor, i ubiór, i ta mentalność, i kultura, i religia, to wszystko jest bardzo ciekawe. Wszystko jest... To ile można pierogi jeść?
polskie. No tak, tak. Choćby no, te najlepsze po prostu polskie oczywiście. ludzie są różni i Polacy też są różni. I są tacy, którzy naprawdę szczerze z głębi serca nie chcą kebabów, ani pizzy, ani sushi. I chcą no i co, pierogi, co i chcą kotlety. Zostawić to? Zostawić, tak? Poczekać? Poczekać. To znaczy, wydaje mi się, że cała filozofia tworzenia jakiegoś społeczeństwa polega na tym, że musisz dać różnym ludziom przestrzeń, pod warunkiem, że nie krzywdzą. Na tak, pewno. Oczywiście. I jak ktoś chce koniecznie jeść same kotlety schabowe, to niech sobie je. Natomiast wydaje mi się, że to, co trzeba zrobić, to też o tej różnorodności bardzo mówić naszej wewnętrznej. To moim zdaniem jest potrzebne. I to pomaga zaakceptować różnorodność ludzi, którzy przyjeżdżają, jeżeli sami rozumiemy naszą własną różnorodność. To, od czego żeśmy zaczęli tę naszą rozmowę. Że to nie jest tak, że ci, którzy przyjeżdżają, są jakimś kompletnie innym betem, jak z innej planety w stosunku do nas. Tylko po prostu ludzie są różni i oni też są trochę różni i my sami jesteśmy różni i to jest w porządku i można być różnym. Pamiętasz, jakie były podziały, może teraz nadal są, jak w klasach ludzie, uczniowie byli z różnych dzielnic i to już ich dzieliło, a co dopiero ludzie, którzy przyjeżdżają z innych państw, uciekają. No to prawda, to prawda. To powiedzmy sobie, u mnie że pod Warszawą to było kilka takich małych miejscowości i faktycznie były. No ten podział Warszawa, Słupki, zobacz jak my lubimy się stygmatyzować, to jest arcyciekawe, jakby włączamy komplikatory, które zupełnie nie są potrzebne i one najprawdopodobniej są zastępczymi tematami, bo trzeba byłoby rzeczywiście w znośny sposób zająć się nieznośnymi, wydawałoby się nierozwiązywalnymi problemami, które są do rozwiązania, jak rozumiem, po waszych działaniach. Czy możesz powiedzieć o jakichś jednym, dwóch programach, które realizujecie w szkole? Ja sobie wypisałem język, klucz do poznania świata, wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół, proszę. To jest bardzo fajny program, w którym pokazujemy, pokazujemy językową różnorodność. I to właśnie znowu jest taki projekt, który jest oparty o relacje i kontakt i możliwość bezpośredniego spotkania grupy uczniów z ludźmi, którzy mówią w innych językach. I to znowu jakby nasze myślenie tego projektu, czyli sam koncept jest znowu oparty o to, że doświadczasz różnych rzeczy i one są, tak jak powiedziałeś, ciekawe, atrakcyjne, zmuszają nas do myślenia. I kontakty, ta gra polega na tym, że dzieci przemierzają Warszawę i po drodze mają przystanki, w których spotykają się z różnymi językami, różnymi kulturami i mają tam zadania do wykonania, quizy, gry czy jakieś tam, no nie wiem, zadania. I podoba nam się ten projekt bardzo. Przerobiliśmy go nawet na online, więc też działał. Bo rozumiem, że dwa to jest lata, systemowe, lata. Tak jak rozmawialiśmy. Tak. Też myślałam o tym, co to jest systemowe, bo też nasza praca często jest, ma już taki stary jest dosyć charakter, ale jednak no nie docieramy do wszystkich szkół oczywiście, ani do nawet większości szkół, więc jednocześnie z naszej perspektywy jest to jakaś praca stała i systematyczna, ale z drugiej strony z perspektywy myślę, że całego środowiska szkolnego to jednak są incydentalne odwiedziny. A jeśli ktoś z nauczycieli chciałby się z wami skontaktować, bo to będzie zapraszamy. My mamy na stronie internetowej forummigracyjne.org mamy regularnie ogłoszenia o tych ofertach, które mamy do dyspozycji i dla uczniów, i dla nauczycieli, i dla migrantów, i dla specjalistów wszelkiego rodzaju. Także można tam znaleźć nasze ogłoszenia. Patrzę na logo, które jest z tyłu, bo jest bardzo ładne. Przedstawia właściwie ludzi. No, brawo! Którzy mają być ze sobą i wyciągają ręce. Niesamowite. Jesteś pierwszą osobą, która sama rozcyfrowała to logo, bo właśnie ono taką ma symbolikę. Tak. P to jest osoba zamknięta, tak, która nie poszukuje relacji. Druga sama jest dla siebie. Trzecia, która jest tam, druga, która potrzebuje sobą, albo wyraża wyciągnę chęć kontaktu. Albo prosi o pomoc. I wreszcie M, że odczytałem które logo, jest spotkaniem. Bardzo ładny logo zresztą. Dziękuję. Więc jeśli ktoś z Państwa zobaczy to logo i Polskie Forum Migracyjne albo będzie na Szpitalnej 5, to tak, zapraszamy. Agnieszka Kosowicz na Państwa tutaj czeka codziennie i te lalki, które są tutaj z włosami, ale następna seria będzie bez włosów, będzie Azjata, będzie Europejczyk, będzie ktoś z Alaski i one te lalki nie będą miały.
Azjaci mają dużo włosów, dlatego że nie mokną na deszczu. Podobno. Chyba nadzieję, że nie po to się spotkaliśmy, żeby się dowiedzieć, ale jak widzicie, Państwo, dowiaduje się, cały czas się uczę. Człowiek się ciągle. Agnieszka Kosowicz, prezes forum, była Państwa gościem. Dobrego dnia Państwu życzę. Jak będziecie Państwo wolni, zdrowi, bo piękni jesteście, to już będę przeszczęśliwy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I zapraszam Państwa na Facebook, forum, na Facebook Entropii Słowa, na Wciesu, z Ceku. Chodźcie Państwo na forum, jakie chcecie. Tam zobaczycie nasze rozmowy. Ta rozmowa zdaje się z 30 rozmową na 50, które zapowiadamy, a okazuje się, że zapotrzebowanie jest na kolejne. Dziękuję tym, którzy oglądają. Bądźcie Państwo szczęśliwi. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Agnieszko, bardzo miłego dnia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.